Witam sztywno moich gitów. Dobra, widzowie, co ja pierdolę, co to za początki odcinka? Już czwarty raz ten początek nagrywam, no już niech będzie taki, ale za mnie szlak trawi. Witam widzowie, witam, jak coś to moje pierwsze słowa są dzisiaj. Oprócz czterech zacząć wcześniej, więc musicie mi wybaczyć ten początek rozgrywki, muszę jakieś 10 minut łyknąć sobie kawkę i możemy no, na pewno się rozkręcę. Jesteśmy przy kopalni, słuchajcie, złota, misji z poprzedniego odcinka grosz do grosza. No, nie da się wykonać, kurwa, próbowałem, się nie da, a widzowie, ale wiecie co się da? Zamienić taki, ja mam taki czarny motyw, więc mi się łapka w górę zamienia z takiego tylko obręczy na taką białą chyba. No, tam możesz spróbować. Na ciemnym motywie to tak działa, a chyba na jasnym pewnie będzie odwrotnie. W sensie, że będzie na czarne się zamieniać. No nieważne, w każdym razie zostaw lajka, w tym sensie mi chodziło. Witam widzowie, to wam powiem ciekawego, zobaczcie jak jest kurwa ciemno, nie? Jest poranek, jest tak ciemno. Zobaczcie, żyć nie chcę. O, samorody złoto, odnowiły się. A nie mam kill-offa? Co się stało? Nie mam kill-offa? O kurwa, typix. Pyn. Ty, do kogo ja mam się udać? Bo jesteśmy w kopalni. Gdzie jest kopalnia? Znaczy, gdzie jest misja z kopalną? Która to jest misja? Uprowadzona to nie jest ta misja. Kto kim jest? To jest ta chyba misja. Myślę, że mogę już wyruszać do kopalni bez wzbudzania żadnych podejrzeń. A więc jesteśmy w tej kopalni. No i w ogóle jak wchodziłem do tej kopalni, to słuchajcie, została mnie taka sprawa. Taki gościu powiedział do mnie: ej, jak coś to... jak on ma? To nie jest Cortez, tylko jak coś to Lorenzo Cieczyłka. No ale mi się już nie chciało zadupcać, więc wykonajmy tą misję i Lorenzo będzie miał chyba do nas jakieś ze dwie sprawy. Nie wiem, czy ja nie muszę faktycznie tego pościągać. A może dlatego mnie szuka, bo spierdoliłem tą misję. Istnieje taka szansa. Witam serdecznie. Chcę do kopalni. Oto mój kontrakt. Spodobać się u nas. Opłata za wejście będzie wynosić... Co ja gadam? Jako jeden z nas wchodzisz za darmo. Jedyne, co wolno wnieść do kopalni, to własne kill-offy. Wszystkie twoje rzeczy będą przechowywane na zewnątrz. Po skończeniu pracy je odzyskasz. Jeśli czujesz potrzebę, to możesz wnieść też także własne bryłki. Ale ostrzegam, że z każdej będziesz rozliczony. Bezpieczniej będzie, jak je przechowasz w skrzyni obok wejścia. Ty, ale jest taki problem. Bo przecież ja kurwa nie mam kill-offów. Ale przypiks, widzowie. A co to jest? A, pieczeń Lorenzo, no tak. Ale kurwa przypał. Mogę mu niego kupić. Stop. Miałeś kill-offy, panie wędrowny kupcu? A nie. Ty, a mogę u niego się zaopatrzyć? A, ale jakby... Ale mam rozkminę, widzowie. Ale kurwa mam rozkminę. Widzowie, jeszcze raz, patrzcie to. Ale rozpierdolę wam, kurwa, czachę teraz. Ja mam taką przykminę teraz. To będzie zajebiście mądre, co teraz robię. Oj, chyba dysk mnie coś tu... Coś mnie chyba... Oj. Chyba coś wolno mój... A, wam się ładuje? U mnie się nie ładuje? Coś tu jest niegrane. U mnie wywaliło mi gierkę, więc zaraz się widzimy. A, nie mogę nawet... Mogę zatrzymać. O, znikło mi wszystko. Microsoft Edge się odpalił. Pozdro, widzowie. Zaraz się widzimy. Dobra, widzowie. Jesteśmy z powrotem. Trochę mi to zajęło, bo 4 razy grę resetowałem, bo mi się zapis spierdolił jeszcze. I no, słuchajcie. Mam zajebisty pomysł, o ile no niestety zapomniałem kompletnie o tym, że można tu... Lepiej grzybiarza biorę. O tym, że można tu coś takiego jak kurczę kill-offy będę potrzebować, w sensie nie można, tylko będę potrzebować coś takiego jak kill-offy.
i że je swoje się bierze, bo myślałem, że w sumie się dostaje. To mam fajny pomysł na rozkminienie tego, co można zrobić. I patrzcie to, jest to po części absolutnie debilny pomysł, już wam tłumaczę dlaczego. Chyba, że zrobimy troszeczkę inaczej. I może weźmiemy... Poczekajcie chwilę. Może weźmiemy te złote puchary na przykład. Nie no, da się trochę wyrzucić golda? Czy muszę zawsze stówę, czy muszę zawsze ten 1000 wyrzucić? Bo jeżeli da się trochę, to ja mam świetny pomysł. Może jakieś skóry by sprzedać? A może jakieś tutaj żądła? Może jakieś pazury? Ale wszystkie pazury mam wyrzucać? Nie, to są przydatne kurwa rzeczy. Poczekajcie widzowie, ja mam pomysł. I po co mi dwa góraże grzybiarza? Góraż ziołowy, dobrze czy tam, rozumiem. Tutaj tego nie wyrzucamy. Coś trzeba wyrzucić fajnego, co jest drogiego w miarę. O, zniszczenie zła, fajne, tylko pewnie przydatne w kurwę. Więc może nie będę wyrzucać. To może? Jocie kryńca. Bo ja nie umiem pojedynczo wyrzucać. A może jakieś potrawy se? O! No pse, ale ja jestem kurwa gąbę. Pyk. Pyk. I pa. Tu wyrzuciliśmy potki. I pa co teraz robimy? Witam. Witam serdecznie. Oto mój kontrakt. Nic nie płacę, no bo jestem z wami. Ale jaja. I patrzcie to. Dzięki. No jeszcze łyżkę wezmę. No i wszystko. Tylko nie wiem, czym ja zapłacę, kurwa. A, mam 3 kilofy nagle z chipy. Dobra, wszystko. Nie wiem skąd, ale dzięki. Kufer, tu mogę odłożyć różne rzeczy, tak? Ale to rozkminiłem, widzowie. Dzień dobry. Wchodzę do kopalni, tak. No i wszystko. Mam nadzieję, że mi nie zapierdolą później, jak będę wychodzić z tych płotek, bo się trochę wkurwię. Jesteśmy w środku, muszę teraz być wyjątkowo ostrożny z tym, gdzie idę, kto mnie widzi, a przede wszystkim co i komu mówię. Myślałem, że może Roel opowie mi o nowinkach w kopalni, ale nigdzie go nie widzę. Nie żyje. Pyk. Złamał się. A Kilof się złamał. Łe, spokojnie. Dobra, ja tu zarabiam grube miliony, jeszcze nic nie wydam, bo sobie wziąłem potki ze sobą, ale to widzowie, kurwa, rozkminiliśmy. To jestem tak podjarany, że ja, jak mi mózg działa zawsze rano na innych falach, kurwa. Może nie są to najlepsze fale na świecie, ale jak widać, kurwa, działa. Działa i to jest najważniejsze. Słuchaj, Nikold, witam serdecznie. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Nikt dawno nie widział Igora. Ten złodziej pewnie tylko myśli, jak nas jeszcze bardziej wykorzystać. Okej. Okay. Czyli niefajne chyba nastroje. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Strażnicy chcą od nas coraz więcej złota. Odkryte złoża się powoli wyczerpują, a nikt nawet nie pomyśli o przedłużeniu szybów. Jeśli tak dalej pójdzie, to Araxos zostanie z pustą dziurą. Drzwi, kurwa. Broń mogę se zostawić, zbroję mogę se zostawić. Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? Mogę więcej rzeczy. Ale dobra, wydobywanie złóż to akurat nas super nie interesuje. Kurwa, no mogę pozostawiać w chuj rzeczy. Zwykłego kopacza zapytam może. Jakie panują tu nastroje w ciągu ostatnich dni? Wszyscy boją się Górniczej Doliny. I tylko dlatego jeszcze tylu ludzi tu pracuje. Okej. Co? Obawiam się, że nawet jeśli upróżniłbym całą kopalnię z kruszcu, to i tak usłyszę, że przyniosłem za mały urobek. Jak idzie praca? Nie widzisz, że coś robię? Co możesz mi powiedzieć? Uwaga! To może być dla ciebie szok, ale zajmujemy się tutaj wydobyciem, jak to w kopalni. To ty pierdolisz. Dobra. Ale to było tak dobrze rozkminione. Mogę sobie broń wziąć, mogę wszystkie kurwa te rzeczy wziąć, bo teraz nic nie mam. Głupie, albo wcześniej jak wychodziłem, to mogłem tu po prostu pozostawiać te rzeczy. To jest zwykły kopacz, to mnie nie interesujesz. Tu jest samorodek, to cyk, cyk, cyk. Bez porządnego snu nie dasz rady dłużej pracować? Ale mi HP nie schodzi w ogóle, jak wydobywam rzeczy. Czemu? Zmieniła się mechanika jak przy tego? Przetransportowałem esencje lecznicze?
Kurwa, ale by było słabe, jakby gra się zabezpieczyła. Do poranka, może... Kiepsy posłanie nie pozwala ci należnie odpocząć, chyba tak było napisane. Ale mam nadzieję, że pozwoli mi dzięki temu kopać dalej, prawda? Prawda, prawda? Prawda, że prawda, prawda? No. Miodzie, nic nie zostało, tutaj cyk, cyk, cyk. Kurwa, zajebiście, schodzi chapa, ale ja mam 300 potek. Skoro, że... Jak widzisz, mamy tu dzisiaj komplet. Ale jeśli zapłacisz teraz, to obiecuję, że zajmę dla ciebie jedno z tych świetnych miejsc do kopania. No dobra. Proszę, za niedługo wrócę. Nie pożałujesz tego. Dobra. Wrócimy tu jeszcze. W jednej z szybów kopalni jest naprawdę sporo górników. Nars obiecał zająć na mnie miejsce, jeśli odpowiednio mu zapłacę. No dobra. A to są. A poczekajcie, bo to są zwykłe samorodki. Jakbym zajął kopacza. Poczekajcie, patrzcie. Zajmujemy kopacza. Wychodzimy. I szybko na samorodek złoto trzeba. Taki dobry ruch zrobić. Przed nim. Kurwa. Prawie się udało. Ajajaj, widzowie, szybciej. Grałem w CS-a, kurwa, jestem dobry w paladinsy. Znaczy, kurwa, nie da się tak szybko. Kurwa! Ostatnia próba. Jest! Haha! Lamusie. O kurwa. Cyk, 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 kurwa. I po co ja mu płaciłem? Kopacz. Jestem zajęty. Jesteś zajęty od odchodu. No i cyk, cyk, cyk. Wszystko. Po co płaciłem 2 golda? Nie wiem, ale już nie będę wczytywać do 2 golda. Ale na pewno będę zapisywać, bo tu mądrze to rozegraliśmy z tymi podkami. To było tak przykminione dobrze. Nic nie będę musiał płacić. Wyjdę, kurwa, taki bogaty, że chuj. W użyciu? Spokojnie. Da się to zrobić. Pyk, 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 kurwa. Przed tobą, lamusie. Nara. To prawda, 2 samorodki niestety zużyłem. Ale kif to. Zaraz mi się niestety skończą killowy. To jest to problem. Został mi ostatni killow. Samorodek złota, cyk, cyk, cyk. No już nie mamy niestety killowów. To jest chyba nasz największy problem. Ale myślę, że damy sobie z nim radę poradzić. Wystarczy udać się w tamto miejsce i kupić killowów. Mogłem kupić killowów wcześniej i... Bo... Jeśli chcesz coś kupić, to zapraszam, ale nawet nie myśl, by próbować coś ukraść. Jasne, jasne. Ktoś próbował cię okraść? Nie próbował, a okradł. Ktoś bezczelnie ukradł. Mogę kupić wcześniej killoffy i je wyrzucić. Ale byśmy jeśli byli tak kurwa bogaci. To nie będę miał czym zapłacić za kolejną dostawę. Ja pierdolę. Próbowałem dostać się do Igora i coś mu o tym powiedzieć, ale strażnicy nikogo do niego nie wpuszczają. A sami przecież się tym nie zajmą. Posłuchaj, wyglądasz na rozsądnego chłopaka. Może chciałbyś dorobić sobie kilka bryłek i pomógłbyś mi znaleźć tego złodzieja. No. Zajmę się tym, tak. Zajmę się tym. Wspaniale! Masz! Spróbuj tego. To jeden z ostatnich, które mi zostały. Co, kilofów? A, skręci. Doświadczenie. Skręt, hejs, coś tam. Co mi to daje? O kurwa. Bardzo charakterystyczny, prawda? To najlepszy sposób, żeby sprawdzić, kto miał przy sobie mój tytoń. Rozglądaj się za niedopałkami. Jeśli przy kimś wyczujesz ten zapach, to będziesz miał pewność, że to on jest złodziejem. Dobra, a ci skręciory. Z pewnością nie mógł się powstrzymać i wypalił jednego. Ja tak stoję i nie wiem, co się dzieje, widzę. Chociaż odzyskać część paczki. Jasne, jasne. Dobra, słuchaj. Kurwa, jakbym nie kupił tych killowów. Wiecie, wydałem teraz jakieś 16 golda, w sensie 16 bryłek rudy. Kurwa, 16 bryłek złota. A wiecie, ile to jest 16 bryłek złota? 16 bryłek... O, skręcik. 16, słuchajcie, bryłek złota. To jest kurwa giga duża złota. To jest pewnie z 1600 golda. Nie no, ale ze 160 chyba jest. Jak nie więcej, pewnie z 300 golda właśnie zmarnowałem na te gówno killoffy. Więc jakbym sobie kupił wcześniej, to tak by było OP. Ale no co, człowiek się uczy na tego. Wiadomo, na błędach. A my tu nie oszukujemy gierki, nie ma co aż takiego, nie ma co aż wczytywać gierki i w takie rzeczy się bawić. Enkodowanie przeciążone, co ty gadasz? 98% procka mi zużywa. Graficznego, no dobrze, dobrze. Znaczy, niedobrze, że tyle, ale dobrze powiedziałem.
O 100%, ty co się dzieje? Ale FPS-y są w porządku. Kolejny skręcik, to kim jest? Trop kończy się na grocie górników. Całe miejsce śmierci tytoniem, zupełnie jakby zapach wydobywał się prosto z ogniska. Co ty pierdolisz, że oni tu chcą spalić, to po prostu cyk, cyk, cyk. Będę mógł te skręty na przykład sprzedać? Ciekawe. Chyba nie, bo nie ma ceny. Wiesz coś o zaginionym tytoniu Heisnera? A po co komu tytoń w kopalni? Pierwsze słyszę. Okej. Wyśpijmy się, żebyśmy mogli tutaj pracować dalej. Następnym razem będę wiedzieć, że mogę wnosić własne kilowy, więc będę je kupował kurwa w opór. Mam nadzieję, że będzie jeszcze możliwość tutaj przyjścia, bo to jest tak kurwa giga opłacalne, że to jest fest, gościu. Nauczysz mnie... Nie. Wiesz coś o zaginionym tytoniu Heisnera? Nawet gdybym cokolwiek wiedział, to nic bym ci nie powiedział. Łoty kurwa. Dągadać się mogę. No ale to trop prowadzi tutaj. Przeszukaj ognisko. No przeszukamy, zobaczymy. No kurwa. Przeszukaj ognisko gdzieś tu. O! Tyk. Sądzę, że coś znalazłem. Co mamy? W ognisku znalazłem niedopaloną paczkę. Zapewne po tytoniu Heisnera. To chyba powinien być wystarczający dowód dla kupca. Ale może skonfrontuję znalezisko z górnikami z groty. Słuchajcie, żeby nie było przypału. Najpierw wy mi opowiecie i może dojdziemy do konsensusu. Wy mi coś dacie, ten Heisner mi coś dacie, jak on tam ma i... A ja was nie wydam. W ognisku znalazłem spaloną paczkę tytoniu. Wiesz coś o tym? Jeśli aż tak chcesz się podlizać strażnikom i kupcom, to czemu po prostu nie zaczniesz szorować im butów? A nam dasz spokój, co? Dobra, czyli to on ukradł. Już mnie wkurwił. Dawaj skręcika. Loafs niezbyt przyjaźnie zareagował na moje pytanie odnośnie paczki tytoniu. Wszystkie tropy wskazują na niego i pozostałych górników. Pewnie musieli wspólnie wypalić całą paczkę, a dowody postanowili spalić. Czas wracać do... Jak on ma? Heisnera. Okej. Okay. Kopacz. Słuchaj, o kurwa, ile pytań. W ognisku znalazłem spaloną paczkę tytoniu. Wiesz coś o tym? Nie pisałem się na żadne przesłuchanie. Zostaw mnie. Wiesz coś... A po co komu... No dobra, czyli idę was podkurwić. 30 polis, iu. Ale najpierw wydobędziemy złoto. Oczywiście, że wydobędziemy złoto. A wcześniej dupsniemy sobie poteczkę. Oczywiście, że dupsniemy sobie poteczkę. Nic nie zostało, no dobra. Tutaj już przykupiliśmy wcześniej strażnika, więc możemy tutaj iść po to złoto. Samorodek złota, cyk. Mogłem wziąć łuk, no kurwa, tyle rzeczy mogłem tu wnieść, tylko problem jest taki, że ja nie do końca jestem pewien, czy jak tu wniosę rzeczy, to będę je mógł wynieść. To jest chyba największe takie moje... Złamał się. Moje zmartwienie. Więc może to nie jest najgorsza informacja, że ja... Kurwa, te potki na razie jeszcze nic nie odnawiałem. Mogłem wziąć jakieś żarcie albo coś takiego. Więc może to nie jest najgorsza informacja, że ja tylko wniosłem te potki. A nie wniosłem nic z turbo jakiegoś cenniejszego. Tam widzę, że ktoś chyba se zmarł. Zmarzł. Mam wrażenie, że nie wiem co mówię i nie kończę zdań i mówię... No tak... Źle mówię, że nikt mnie nie będzie rozumieć. Ja czasem w ogóle tak mam, że oglądam swoje odcinki, mówię, czemu nie dokończyłem myśli, albo mylę słowa, na przykład, nie wiem, przeszukaj, sprzenieś, na przykład. Tak kurwa dziwnie brzmi, jak to mówię. W głowie mam jedno, a mówię drugie, kurwa. Muszę nad tym popracować. Znalazłem ciało Roela. Ciężko powiedzieć, co go załatwiło. Wygląda jakby spadł z wysokości, ale jednocześnie ciało jest też mocno nadgryzione przez pełzacze. Nie został też ograbiony. Może to był jedynie wypadek? Muszę zdecydować, czy chcę komuś o tym powiedzieć. W aktualnej sytuacji nie wiadomo, jak wpłynie to na nastroje. Ojojoj. Zwłoki Roela. No niby znalazłem zwłoki. Jest bryłka złota. Free kill-off. No to co? Nie wezmę, jak wezmę. Jest też, co to jest? To jest ta paczka? Niedopalona paczka. No i tu jest coś, czego nie mogę wydobyć i to mnie tak giga wkurwia. Zapomniałem o tym.
Ja bym tu przyjść, zobaczyłem tylko złoto i mówię, jo cię kryńco. No co, ja nie wezmę? No i nie wydobędę, znowu widzicie? Pomyślałem, nie wydobędę, powiedziałem, ja nie wezmę. To się bardzo często dzieje na tych odcinkach, że ja myślę jedno, a mówię kurwa drugie. I o ile wiecie, w normalnej, potocznej rozmowie to ma takie znaczenie, że nie ma żadnego znaczenia, bo można to jakoś wynieść po prostu z kontekstu. Tak na odcinku no też można wywnioskować z kontekstu. Ja nie umiem w język polski w ogóle, co się dzieje? No to tutaj w teorii też można no wywnioskować z kontekstu. Ale lepiej jak ktoś, kto nagrywa, kurwa, posiada podstawowe umiejętności mówienia po polsku, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, tutaj złoto. Słuchaj, może pogadajmy sobie z najemnikami. Czy coś ciekawego? To już pytaliśmy, teraz. Zapytajmy, jak w ostatnim... o aktualną sytuację. Wtedy wydobywaliby więcej złota. No dobra. Czyli wkurwiony. Rozumiem, biorę tego skręta. Może on nam coś za to zapłaci. Tu już wszystko wydobyłem, co chyba mogą wydobyć. Wydaje mi się, że są jeszcze trzy miejsca, do których mogę się udać. To jest jedno z nich. Jest tu po samorodek złota, więc kop, 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 kop. Chyba za dużo kilofów kupiłem. Kurwa, za dużo. A mogę za to kupić po prostu siana. Ty nic nie podejść, nie podziękujesz, loda nie zrobić, nic. No, za dużo kupiłem tych kilofów. Minus 16 golda, czyli minus 200... Minus 16 bryłek samorodków złota, czyli minus jakieś 200 golda. O. Muszę w polska język mówić. Dajcie, bo mnie... Ła, kurwa. O, czekajcie, widzowie, zaraz będę, kurwa. Ła, ale mnie coś zaczęło napierdalać, poczekajcie. Dobra, widzowie, żyję. Kurwa, trochę, bo ostatnio miałem problemy tutaj z serduszkiem. Na nie tak mi się wydawało. Więc tak mnie jak tu zboli, to ja panika instant, wiecie, mówię telefon szybko, już numer na karetkę wybrany i w razie bym się fest umierał, no to chcę dzwonić, nie? To lepiej zatrzymać na sekundę odcinek. Aczkolwiek na szczęście albo nieszczęście, przy głębokim wdechu zorientowałem się, że mnie napierdala, czyli to płuca. I szczęście, że płuca, no bo to... myślałem, że nowy level. A tu bez porządnego snu. Szczęście, że płuca, no bo z jednej strony szczęście, no bo... zawsze mamy dwa, tak? No ale nieszczęście, że w ogóle cokolwiek, prawda? Ale nie jest to raczej zagrożenie życia aktualnie, więc... porządku. Zobaczmy, co tu się dzieje. Wyeksportowane złoto, tutaj też wyeksploatowane, ale kurwa dziwne słowo, złoto. Idziemy jeszcze tutaj, możemy chyba powydobywać, prawda? Tak mi się wydaje. W ogóle te rozsiane te skręty były, tak? I to był jakiś trop. O kurwa. Czegoś o naszym fachu? Ostatnio sporo ćwiczyłem. Chyba naprawdę wziąłeś sobie do serca moje ostatnie rady. W takim razie... ale składzik. ...chciał nam na coś przydać. Dokopałem się z kolegą do naprawdę dobrych skał, pełnych pięknych samorodków. Ale jest jeden mały problem. No. Skała jest bardzo niestabilna. Jeśli zaczniemy od tak sobie kopać, to pewnie połowa urobku nam przepadnie pod gruzowiskiem. Gdybyśmy jednak zaczęli pracować jednocześnie, to wszystko powinno być w porządku. W najgorszym wypadku ściana osunie się, gdy my wszyscy zdążymy już napchać sobie kieszenie złotem. To jak będzie? Wolisz to? Tempo prawo taki strasznie wkurwiony. Niejasne. Jasne. Bierzmy się do roboty. Dobra. Z tobą jest już nas komplet, więc możemy zaczynać. No i wszystko. Widzisz te cztery spore bryły złota za nami? Podejdź do tej najbardziej po prawej i zacznij kopać. Dołączymy do ciebie. Dobra. Zapisuję giereczkę, bo się trochę cykam, że coś się może stać. Najbardziej po prawo do mnie, luźno.
Ofite złoże, a te wszystkie są ofite złoża? Kurwa mać, ale bym se... leki łuk brzozowy. Ale bym se tu... wszystkie te złoża ofite. Kurwa no, poczekaj. No nie wytrzymy no. A nie, nie, przepraszam, a dobra. Chyba wyszło całkiem okej. Nie mogę sobie tak powydobywać, tylko musimy faktycznie... Tak? Czy co się dzieje? Halo? Ja zbugowałem giereczkę. A, tu muszę. O kurwa. O kurwa, panowie! Co się... Cholera, blisko było. Dobrze, że było nas czterech, inaczej pewnie obsunęłaby się cała ściana. Zatrzymaj to, co wydobyłeś. Teraz już będę wiedział, z kim rozmawiać, gdy znowu trafię na dobre złoże. Słuchaj, wybacz tą wcześniejszą akcję. Myślałem, że jesteś po prostu całkowicie zielony i chciałem skorzystać z... A to ty jest kurwysynie, Tolek, jakiś zajebany. Powiedzieć coś więcej o tym, co się tu ostatnio... Dobra, ale zyskałem złota. Zazwyczaj nie lubię gadać na ten temat, ale coś ci powiem, bo jesteś w porządku, facet. Te wszystkie protesty, skargi i kłótnie nasiliły się niedawno, może z pół roku temu. A dziwnie smakuje teraz ślub. Zajmuję swoimi sprawami. Niby nie spalone, ale... Nieźle. Może gdyby więcej czasu kopali, a mniej dyskutowali, jak to jest źle, to też by im to wyszło na dobre. Okej, okay, kto kim jest? Aktualizacja. Wygląda na to, że nie wszyscy górnicy mają problem z aktualnymi wydarzeniami. Tolek mówi, że nie narzeka na obecną sytuację. A większości aktualnych skarg i konfliktów w kopalni zaczęła się dopiero niedawno. A większość aktualnych skarg i konfliktów. No nic, wyeksploatowaliśmy złoże, ale coś tam sobie zyskaliśmy, siano. No myślę, że sporo wydobyliśmy, mam 150, więc plus 2000 golda już mam w kieszeni. Pojebane to jest. Czy coś tak... A nie, bo oni jeszcze biorą prowizję? Chyba... W tym aktualnie to chyba mam więcej w kieszeni nawet. Jakby to tak wynieść... Jakby przed tym strażnikiem... Przed wyjściem... Ja mam rozkminę. Jak ogram gierkę, ale to będzie taki cheating. Będzie taki widzowy cheating. Nie wiem, czy to... zaraz... Ledwo żyje. No tak, no faktycznie ledwo żyje. Coś tu się odpierdala. Więc nie wiem, widzowie, czy to chcę w sumie robić, tak szczerze. Ale z drugiej strony... Czemu nie? Ja w ogóle nie mam killów już. Skończyły mi się. Z drugiej strony, jeżeli... No ale z trzeciej strony... Kurwa, nie kończę myśli. Zaczynam pierdolić i nie kończę myśli. Z drugiej strony, widzowie... Jeżeli gra nam pozwoliła... Pozwoli na takie, wiecie, oszukiwanie... To może nam pozwoli, prawda? A z trzeciej strony, no jest to stara gra, więc też jestem w stanie zrozumieć, że twórcy nie do końca chcieli, żebyśmy tak robili. No ale to myślę, że... Kurwa, że nie wiem, widzowie. Może oni faktycznie dali nam taką możliwość. Pomyśleli, marzy, jeżeli umiesz oszukać, to oszukaj tutaj. Ale nie wiem w sumie, czy tak zrobi. A, jeszcze miałem kupić tego killów. W sumie nie wiem, czy tak zrobili, bo mam taki pomysł, że jak pójdziemy tam przed wyjściem, to przed tym, jak pogadamy ze strażnikiem, wyrzucimy złoto na ziemię. On powie, dobra, weź zostawimy sobie dwa czy coś, o ile się da. I on powie, dobra, to pół jest twoje, coś tam. Ale też z drugiej strony chyba się nie da pół wyrzucić, prawda? Nie da się tak, że wyrzucam jedno chyba. O kurwa, no to ten użył. Nie, ja w ogóle bez tych strójów górnika. Nie da się chyba tak, że wyrzucam jedno. Gdybym musiał, jak wyrzucę każde złoto... Poczekajcie. Zabezpieczę się na przyszłość. A, stop. Zabezpieczenie przyszłościowe. A nie, bo to też będzie głupie, kurwa. Ale z drugiej strony może jednocześnie mądre. Kurwa, już nie wiem, widzę, co robić. Słuchaj, najpierw handel, dawaj mi jeszcze kilo w jeden. Mam taki pomysł, jak go wyjebać. Dupalson. Ale strażnika. I w ogóle gildę. Ale zobaczycie, bo teraz będę pierdolić, a później wam pokażę, co mam na myśli. Górnicy wypalili całą paczkę, znalazłem tylko to. Znalazłem tylko to. Cholera!
Przeklęci idioci! Ale już ja im pokażę. Podwoję ceny całego wyposażenia. Zapłacą mi za ten tytoń tak czy inaczej. O. Oczywiście. W ramach podziękowania za potwierdzenie moich przypuszczeń, ty możesz kupować u mnie wszystko w dawnych cenach. Masz tu też coś za fatygę. O, no i super. Elegancko. Misja wypełniona? Nie. Heisner nie był zadowolony z utraty całej paczki, ale zgodnie z umową zapłacił mi za sprowadzenie tego tropu. Za sprawdzenie tego tropu. Krzyczał też coś o podniesieniu cen. Górnicy pewnie nie będą zadowoleni, ale kto wie, może popełnią przez to jakiś błąd, który mnie do nich doprowadzi. Okej. Mamy tu ile w ogóle jeszcze rzeczy do wydobycia? Ja bym sobie tak sprawdził. Tu jest jedno, samorodek złota. I tu jest drugi. To ja bym zrobił, słuchajcie, coś takiego. Pyk. Dobra. I będę pamiętać, że tu jest jeszcze jeden samorodek złota. Tam złoże złota, które jesteśmy... Samorodek złota, które jesteśmy w stanie wydobyć. I dlaczego tak zrobię, to wam wyjaśnię później. Bo teraz mi będzie ciężko to wyjaśnić, a później wam po prostu pokażę bardziej niż jej wyjaśnię. I mam nadzieję, że wtedy się po prostu wszystko samo wyjaśni. I zrozumiecie, co ja mam na myśli. Górnicy powinni kopać, nie gadać. No dobra, dobra, no kurwa. Kopnij to z Cedrino. I zluzuj. Dobra, wkurwieni mocno. Hej, ty. Wkurwiony jesteś? Nie wiem, ty wkurwiony? Tam chyba nie mogę nawet gadać, bo ty od początku jesteś wkurwiony na mnie. Jeden z górników, Roel, nie żyje. Mówmy. Znalazłem go na dnie opuszczonego szybu. Szkoda, chłopaka. Nawet pomimo tego, że więcej gadał niż robił, powiadomię jego kolegów, że to właśnie ty go znalazłeś. O to nie wiem, czy dobrze. Nastroje jakieś dobre, złe, kopasz nastroje. Górnicy są traktowani jak niewolnicy. Nieważne, czy w kopalni. Okej. Jakiś pomysł, Eryk? Bo w sumie to nie mam teraz żadnych. Wiem, że chyba musimy się udać do głównego szefa i pokazać mu jakby tą pieczonę, nie? Tak mi się wydaje. I pogadać z nimi. I czekać na dalszy rozwój sytuacji. Mogę tędy? Dzięki. Cyk. Zróbmy save'a, bo w sumie dawno nie robiliśmy. O, tutaj taki portowy. Dobrze, że dysk śmiga. Oła, ty. Ale mam tu siniola jebanego. Jeba. Znowu ty. Igor nie będzie mógł cię przyjąć ani dziś, ani jutro, ani za tydzień. Ta? A to dlaczego? A to dlatego, że wyraźnie sobie życzył, by nikt mu nie przeszkadzał. Jeśli nie chcesz oberwać po głowie, to, był... to radzę ci spadać. A nie miałem ci pokazać kurwa tego? Strażnik zrobił się bardzo agresywny, gdy zacząłem dopytywać, dlaczego nie mogę zobaczyć Igora. O co tu chodzi? Muszę jakoś dostać się do środka. Może uda mi się znaleźć wejście od drugiej strony budynku. Może się uda. Witam, witam. Zatrzymaj sobie te bryłki. Dobra, dobra, ale słuchaj, daj mieszka. Dzięki. Mogę się kimnąć? A czy mogę ci opierdolić kufer? Pewnie jakoś by się dało. Może w nocy oni śpią i ja wtedy... Sik? To kim jest? O proszę, otwarte jest. Nigdzie nie widzę drugiego wejścia do biura Igora, ale zauważyłem uchylone drzwi do wieży magazynowej. Musi tam być coś, co pomoże mi ominąć strażnika. Ale zajebiście. Notka z kopalni Arachsa, spoka. Górnicy pozwalają sobie ostatnio na coraz więcej. Mieliśmy tu jasny i dobrze działający układ. Odkąd pojawili się tu ci wszyscy nowi, to niektórzy próbują wymigać się od zapłacenia moich 10 bryłek. Te knojki muszą coś knuć za naszymi plecami. Pewnie nawet ten starczy macza. Stary maczach normalnie, w tym swoje górnicze palu... Pewnie nawet ten stary... Dycinek macza w tym swoje górnicze paluchy. Chyba tak powinno być napisane. Ten stary macza w tym swoje... No bo tak to dziwnie brzmi. Pozwalają sobie na zbyt wiele. Musimy im pokazać, gdzie ich miejsce. Co ty gadasz? O kurwa.
Idziemy po drabinie. O kurwa, kufer. Nie no, kufer, a ja nie mam tych wytrajchów? Nie, widzowie. O. No dobra. Nie było tematu. No i chuj, po co ja te podki przyniosłem, jak tu za darmo mogłem tego pozbierać. No nic, chciałem być mądrzejszy, a wyszło jak zwykle. A może uda się uniknąć podatku, płacenia, czy wyjść, powiem, no nic nie wydobyłem. No nic, trudno. Kufer, otwieraj. O, wytrychy. Klucz Igora, zapasowy klucz do pokoju Igora. Ujęło cię kryńco. Znalazłem swój snu. W okolicy nie ma innych strażników, więc nikt nie powinien widzieć, jak rzucam zaklęcie na strażnika biura Igora. Mam zapasowy klucz do... Okej, czyli mogę rzucić zaklęcie... O, tu jest kuferek. Zaklęcie snu. Prawo. O kurwa, to będzie ciężkie. Prawo. Lewo. Lewo. Prawo. Lewo. Lewo. Prawo. Prawo. Super. Aż takie ciężkie nie było. No i znowu za dużo kill-offów jednak. Czyli mamy dwie opcje. Wpierdolić się po prostu do jego pokoju, tego Igora, tak? Ewentualnie rzucić zaklęcie na strażnika. Chyba, że obydwie te opcje są nieuniknione i też istnieje taka szansa. Czyli, że muszę zapierdolić zaklęcie snu i dopiero wtedy kluczem otworzyć wejście. Bo myślałem, że tutaj mogę wejść. Że to jest ten jakby pokój, ale chyba nie o to chodzi. Czyli tutaj sprawy są nieuniknione. Witam serdecznie. Znowu ty, Igor. Naprawdę. Jeśli masz jakiekolwiek informacje dla Igora, to możesz je przekazać Bladwinowi. To on jest jego bezpośrednim przełożonym. No dobra. A jakby ci tak przekazać informacje, że mam swój snu i idziemy do śpiórkolota. A też śpiórkolot to łyżko chyba. No w każdym razie idziesz spać. Magia kurwo. Mam nadzieję, że nie muszę teraz tutaj cichaczem podupcać. Mogę cię okraść? Czemu? Co się stało? Okej. No dobra, jeszcze raz poszedł spać. Kurwa, będziesz tak stawał jak pojebany. Cyk. Zamknijmy. No. I chyba w domu. Przy okazji może coś zawiniemy. Nie ma co zawinąć. Witam. Kim jesteś? Kto cię tu wpuścił? Przysyła mnie Lorenzo. Miałem się dowiedzieć, co tu się dzieje. Miałem się dowiedzieć, co tu się dzieje. Myślisz, że w to uwierzę? Pewnie wysłał cię tu Bladwin, żeby sprawdzić, co powiem. Dawaj, Mieszka. Myślałem, że to ty tu rządzisz. A czy to wygląda, jakbym rządził? Strażnicy trzymają mnie tu jak w klatce, bo jestem im potrzebny. Zresztą, po co marnuję ślinę na rozmowę z tobą? Z pewnością to jedna z waszych zabaw, by już całkowicie doprowadzić do błędu. O kurwa. A to ciekawy plot twist. To ciekawe. Dobrze, już dobrze. Wierzę ci. Nie spodziewałem się, że Lorenzo kogoś przyśle. I to kogoś, komu uda się do mnie dostać bez obstawy. Pytaj o co chcesz. Może uda mi się ci jakoś pomóc. Czy sytuacja w kopalni zawsze była tak napięta? Ciężko mi porównywać, bo dawno nie widziałem górników. Jeśli jednak pytasz o to, co było zanim się tutaj tak pozmieniało, to nie przypominam sobie większych konfliktów. Już wtedy strażnicy lubili wyciągać od górników bryłkę czy dwie na jakieś piwo. Ale ani razu nie doszło do rękoczynu. A to jest, ale zajebisty plot twist. Akurat ze wszystkich rzeczy tego się akurat nie spodziewałem. Nie próbowałeś nic zrobić? Na początku myślałem, że sobie żartują. Ale gdy oberwałem żelazną rękawicą prosto w zęby, zdałem sobie sprawę, że nie mają ochoty na pertraktację. Co mogłem zrobić? Wyjść mi nie pozwolą. Listu nie wyślę, bo i tak go sprawdzą.
a gdy pojawiał się ktoś z gildii, to robili całą scenę, gdzie stali przy rozmowie i sprawdzali, co mówię. Grałem zgodnie z ich zasadami, bo mi życie miłe. Nie mam zamiaru umierać za jakąś kopalnię. I to tak Bloodwin trafił do tego? Do górniczej kolini? Bloodwin jest ich szefem? Nigdy formalnie nie określił się jako przywódca. Możliwe. Ale to właśnie nie, taka on szansa. Wydaje polecenia pozostałym strażnikom. I mnie. Nasza forma rządów zmieniła się tutaj niedługo po jego przybyciu. Więc pewnie to był właśnie jego pomysł. Ile to już trwa? Pół roku. Gdyby nie to, że dostaję regularne posiłki, to pewnie straciłbym żrachubę. Ale czyli właśnie wtedy, kiedy się zaczęło pierdolić wszystko. Przynajmniej pół roku temu zaczęły się tutaj zmiany. Czyli mówisz, że strażnicy przejęli władzę? Myślę, że wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania kopalni to bardziej precyzyjne określenie. Tak naprawdę nie pozbawili mnie mojej funkcji. Dalej zajmuję się rachunkami kopalni i sprawami organizacyjnymi. Tyle, że muszę to robić dokładnie pod ich wytyczne. Lepiej będzie, jeśli już pójdziesz. Gdyby strażnicy zobaczyli, że z tobą rozmawiam, to byłoby już po nas. Przykro mi, że nie mogę ci bardziej pomóc. Mam nadzieję, że uda ci się wymyślić coś, żeby uratować nas wszystkich. Dam radę, no. Też tak mam nadzieję. To mam nadzieję, że... Znowu za dużo powtarzam jedno słowo. Mam nadzieję, to mam nadzieję, no to mam nadzieję, kurwa. Nadzieja ważna rzecz, widzowie, ale... Nie powtarzajmy, kurwa, 1000 razy na odcinku. W każdym razie liczę na to, o, zamiennik, że jak ci tak, że jak ci teraz opierdolę tutaj, o, pyk, kusę, bełcika, coś tutaj jeszcze, to się nie obrazisz. Kuferek, cyk, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. O kurwa, to się co stało? Co to kurwa jest, halo? Wszystkie tekstury się na siebie O kurwa, wszystkie tekstury się na siebie nałożyły. Niedobrze, widzowie. No nic, co, trudno się chyba mówi. Kimnijmy się, bo tu nie mamy full hapa, coś... O kurwa, nie mogę się tu kimnąć? Bardzo się gra zbugowała? Czy tylko trochę? No nic, chyba może tylko trochę, liczę na to, że tylko trochę. Drzwi, otwórzmy. On ciągle kima ten strażnik, więc pierdalamy stąd. Cyk, cyk, cyk. I... Udało mi się dostać do Igora, przeczytajmy. Udało mi się dostać do Igora. Wygląda na to, że zarządca kopalni pozwoli się zastraszyć Bloodwinowi i reszcie strażników, którzy rządzą teraz kopalnią. Taki układ trwa już od wielu miesięcy, dlatego wciąż nie jestem pewny, co sprawia, że dopiero ostatnio wydobycie oraz nastroje zaczęły się pogarszać. Rozejrzę się jeszcze po kopalni. No dobra, no to w takim razie rozejrzę się jeszcze po kopalni. Ty mi chcesz coś powiedzieć? Pierdolisz mi cokolwiek? Nie, chyba. Ej, ja w ogóle u tego handlarza mogę coś sprzedać? Tylko kupić mogę. Pewnie tylko kupić mogę, co? Tak, tylko kupić. No nic, to rozejrzę się jeszcze po kopalni. No to się kurwa... To się rozglądam, no i coś tu nic chuja ciekawego nie widzę. Co to jedna z górni... Dobra, tu sobie pogadamy. Co? Zdaje się, że powinien... Ja bym chciał pogadać z Bloodwinem, ale kurwa nie widzę go tu. A, bo tu jakaś zadyma jest. Gadaj, gdzie jest Nars, albo obetnę ci te parszywe łapy. A co? Zgubiłeś swojego kolegę? Może poszukaj go tam, gdzie leży Roel. Po co mielibyśmy zabijać Roela? Zabiliście jednego ze swoich i teraz próbujecie w to wrobić nas? Chciałem, żebyśmy tu mieli pewien układ, gdzie wszyscy możemy sobie trochę zarobić w miłej atmosferze. Ale jak widać, bez twardej pięści się nie obejdzie. Od tej pory będziecie oddawać całe wydobyte złoto.
A jeśli zobaczę, że któryś z was się obija, to osobiście połamię mu ręce. Nie masz prawa! Żądamy widzenia z Igorem! Zapomnijcie o Igorze. Teraz to ja tu rządzę. Jeśli do jutra nie zobaczę tutaj Narsa całego i zdrowego, to wymyślę dla was jeszcze ciekawsze kary. Ojej. Niefajnie. Sytuacja w kopalni coraz szybciej eskaluje. Bloodwin otwarcie przyznał, że teraz on tu, że on tu teraz rządzi. I gdyby udało mi się odnaleźć Narsa, to może chociaż na moment powstrzymałoby to szaleństwo. Słuchaj, Bloodwin. Spadaj. Bloodwin zdecydowanie nie ma nastroju do rozmowy. Lepiej nie będę go denerwować. To co, save i pytam 300 razy, zobaczymy co się stanie. A widzów trzeba poddymić. 45 chwila. Minut już minęło. Chwila. O. Okej. Okay. Bloodwin się nie pierdoli w tańcu. Okej, okay, rozumiem. Ale no musiałem widzowie sprawdzić. Wiadomo, że normalnie to tak bym nie patrzył, dlatego wcitujemy. Zresztą mi tak zginęliśmy, to teraz nie stwierdzę. Dobra widzowie, trzymajcie się, kończymy serię. 40 w ogóle 5 minut, jest 6 minut. To jest wystarczająco długo, by zakończyć dzisiejszy odcinek. Aczkolwiek chciałbym dokończyć sobie jeszcze w tym odcinku ten wątek, natomiast wydaje mi się, że szukanie tego zioma trochę zajmie, więc myślę, że wyszedł odcinek całkiem w porządku, a my widzimy się po prostu w następnym, już dzisiaj, bo odcinki są dwa razy dziennie, chyba. To jest tak ułożone, że dzisiaj będzie odcinek i jeszcze jeden dzisiaj, tak mi się wydaje. Aczkolwiek może być tak, że jest jeden wczorajszy i jeden dzisiejszy, więc nie wiem, w każdym razie dwa odcinki dziennie, jeżeli jest dzisiaj jeden wleciał, też jest jeden, zostaw like, napisz komentarz, padnij na Twitcha, zostaw suba, a my widzimy się, moi drodzy, jutro. Do zobaczenia, trzymajcie się, nara, dziwne gity.